Witajcie, kochani, na moim kanale. Ja, Magdalena Rudkowska i mój kanał. Dziękuję, że jesteście. Już nie przedłużam i przechodzę do energetyki. Dnia 12 listopada 2019 roku. Wtorek pełnia księżyca. Z tym, że proszę Państwa. Właśnie najważniejsze wydarzenie dzisiejszego dnia to pełnia Księżyca. Pełnia Księżyca będzie o godzinie 14.34. No i jasne, że Słońce w znaku Skorpiona, ale niektórzy laicy nie wiedzą, co to pełnia. Pełnia to jest opozycja Słońca do Księżyca czy Księżyca do Słońca. I proszę Państwa, Słońce w znaku Skorpiona, a Księżyc w byku. Niby dobre działanie do pracy. Do działania, ale może niekoniecznie przy tych i nie o każdej porze dnia, ale po kolei zaraz wszystko powiem. Więc, proszę Państwa, najpierw może zaczniemy od numerologii, czyli jesteśmy pod wpływem ósemki. No to można powiedzieć: wow, tak, księżyc rosnący, nasze bogactwo, nasze finanse będą rosły. Wow, nasze nastawienie do pracy będzie e, rosło. A ja bym powiedziała: no niekoniecznie przez cały dzień, bo na początku dnia, szczególnie kiedy będzie działała, dzia, działała piątka, to z takiego jego magicznego liczenia i trójka z dnia może nam trudno być skupić się na pracy, bo będziemy rozgadani i jeszcze będziemy żyli podróżami. Jedni będą żyli podróżami, opowiadając o nich, a inni będą żyli podróżami, bo na przykład jeszcze będą wracali na przykład nad ranem 12 z długiego weekendu, 2 już listopadowego, tak? I teraz tak, proszę Państwa. Z jednej strony właśnie ta ósemka z całości z 17, czyli dobra ósemka można powiedzieć, będzie nas goniła, naciskała na to, żebyśmy uporządkowali swoje sprawy, nadrobili zaległości, a trójka będzie nam Przeszkadzała, bo albo koleżanka przyjdzie pogadać, albo 155 telefonów, albo my, żeby nie robić tego, co trzeba, będziemy dzwonili do 155 osób. Więc no, nie wiem, jak bardzo będziemy wydajni. I tak jak powiedziałam, ważna godzina 14.34 pełnia księżyca, ale wcześniej o godzinie 10.51 i ten aspekt, proszę sobie zapamiętać. Tą godzinę też proszę sobie zapamiętać i pamiętać o tym, że to nie tylko ta godzina, ale trochę przed nią i trochę po niej. Czyli 10.51 jest aspekt księżyca, księżyc w opozycji do Merkurego. Niezbyt korzystny aspekt. Generalnie będziemy rozproszeni, wszyscy i wszystko mogą nas rozpraszać. Nasze, nasze działania będą takie bardzo nieskoordynowane, niespójne. I proszę Państwa, o tej godzinie lub około tej godziny, zarówno przed jak i po, nie, podejmujemy, nie podejmujmy ważnych życiowych decyzji, nie podpisujmy ważnych umów, a jeżeli musimy, to bardzo się im wszystkim przyglądajmy. I proszę Państwa, po południu już zdecydowanie lepiej, 16.47, Księżyc w Strygonie do Plutona, jeden z moich ulubionych aspektów, dobre działanie, nawet pod wpływem emocji, impulsu, więc jeżeli będziemy w jakichś takich sytuacjach, gdzie nas coś, albo ktoś będzie chciał zakończyć, nasza riposta, nasze działanie będzie super, więc jestem z tego zadowolona i nasze słowa będą zdecydowanie słyszalne, więc jeżeli byśmy się chcieli sprzedać gdzieś... Albo coś dobitnie powiedzieć, mówić o tej godzinie. I proszę Państwa, później o godzinie 19.20. Mars w sekstylu do Jowisza. Będziemy mieli nadmiar energii. Mam nadzieję, że nie nadmiar energii do, kłótnia, do kłótni, a nadmiar energii do seksu, do ćwiczenia. A jak ktoś nie będzie miał z kimś seksu uprawiać i z kim ćwiczyć, to niech posprząta mieszkanie pójdzie na dobre. A teraz, kochani, zanim przejdę może do karta rota, to tym razem wyciągnę najpierw afirmację. Afirmację na 12 listopada. Afirmacja przepiękna. Dziękuję. Za moje wspaniałe, spełnione, radosne życie. Jedna z piękniejszych afirmacji, jakie mam. Jeszcze raz przeczytam. Dziękuję za moje wspaniałe, spełnione, radosne życie. I niech takie życie będzie nie tylko 12 listopada, ale przez cały rok. I teraz, proszę Państwa, karta dla każdego znaku Zodiaku. I teraz, no, może będę po kolei mówiła, proszę Państwa. Bo ostatnio, jak nie mówiłam po kolei, to mi się ominęłam kiedyś w jakichś przysłaniach bliźnięta. Dobrze, to może po kolei dla Baranów, 12 listopada. Na co powinny zwrócić uwagę? W zasadzie prawie na nic. Powinny przede wszystkim szóstka, szóstka buław iść i zwyciężać, czyli brać się za trudne sprawy, doprowadzać je do końca. Zwycięstwo jest blisko Was. Wykorzystajcie tą kartę, bo jak nic nie będziecie robiły, no to co z tego, że szóstka buław, jakiej nie pomożecie, nie weźmiecie możliwości w ręce. Byki, byki 12 listopada, byki 12 listopada, piątka mieczy. Piątka mieczy niestety karta plusowego zwycięstwa. Niektóre rzeczy wam się udadzą, niektóre się nie udadzą. Wiele osób może was denerwować, a wy sami możecie mieć bardzo cięty język. Idziemy dalej. Bliźnięta, bliźnięta, bliźnięta gwiazda. Więc jeszcze jakaś pani znaku bliźniąt by chciała tworzyć albo upiększać swoją buziuńkę, albo sprzątać mieszkanie i upiększać, albo na papier e, spisywać swoje genialne pomysły i odczucia do tego bardzo dobra karta do twórczości, do płotności, do upiększania i do zawodów artystycznych. Idziemy dalej. Teraz raki. Rak, karta rydwan. No, same dobre karty odpukam, żeby nie zapeszyć. Karta rydwan, karta ruchu. Pierwsza aktywna karta w tarocie. Nie siedźcie na dupensjach, tylko bierzcie się za robotę. Wszystko, za co się weźmiecie, jeżeli nawet nie dzisiaj, to w przyszłości przyniesie efekty. Dobry do komunikacji, gadania, telefonowania, internetowania. Dobrze, idziemy dalej. I teraz lwy. O, lwy kochane, piątka pucharów. Trochę rozczarowań, rozczarowań sprawami uczuciowymi albo zachowaniem innych. Nie wchodźcie w tą energię. Jeżeli coś wam nie pasuje, zaakceptujcie to, idźcie dalej, nie smućcie się. I teraz panna, panna, panna i 12 listopad. Karta moc. Droga panno, tylko tobie zazdrościć. Karta moc mówi, jeżeli masz cel, i nawet sto osób powie, buchnij się w głowę, ale ty czujesz, że chcesz to osiągnąć, nie ma możliwości, żebyś tego nie osiągnęła. Tylko pytanie, czy masz cel. Również jako kobieta możesz być dzisiaj bardzo, bardzo silna. Momencik, ja sobie tutaj jeszcze tylko postawię kropeczki. Dobrze, i teraz przechodzimy do wagi. I już. Czyli tla, tasuję karty dla wagi, waga i dwunasty. Listopad 2019, karta Wisielec. No i wy, drogie wagi, możecie dzisiaj y, być troszeczkę w zawieszeniu, ewentualnie mieć różnego rodzaju opóźnienia. Wisielec to hasło opóźnienia, więc jeżeli masz jakieś dzisiaj ważne spotkanie, wago, to po prostu wyjdź wcześniej, żebyś się nie spóźniła. Y, mogą być też opóźnienia nie z twojej winy i zwróć uwagę troszeczkę na swoje stany emocjonalne, żeby nie były one wisielcze. Idziemy dalej Skorpion. Skorpion są ostateczne. Sąd ostateczne, sąd ostateczny mówi, że dzisiaj będzie bardzo intensywny e, czas. Dzisiaj dopilnuj swoich spraw szczególnie związanych z dokumentami, papierami, a jak masz coś załatwić w urzędzie, to załatwiaj ale już po samej pełni. E, idziemy dalej. E, teraz proszę państwa e, przechodzę do Strzelca. Strzelec królowa Buław. Czyli jeżeli oglądał mnie mężczyźni z Poznaku Strzelca, to będzie jakaś kobieta będzie dla Was ważna. No i oczywiście, jeżeli oglądają mnie też kobiety z Poznaku Strzelca, to też mogę powiedzieć, relacje z jakąś kobietą mogą być ważne, ale ja bym to inaczej odebrała. Wy same będziecie bardzo ważne, wy same możecie mieć większy wpływ na mężczyzn niż zazwyczaj poprzez swoją kobiecość, poprzez swój urok osobisty, więc wykorzystujcie go na każdej płaszczyźnie. Idziemy dalej. Teraz mamy koziorożca, koziorożec, koziorożec. Królowa mieczy, no to król koziorożec będzie albo dzisiaj bardzo zajęty, bardzo, bardzo, być może dla mężczyzny sprawy związane z kobietą będą ważne, dla kobiet one będą ważne, ale nie ich piękno, tak jak było w przypadku strzelców, a ich inteligencja, czyli będą dzisiaj bardzo zapracowane, ale pomysły, takie utworzone w głowie nawet bardziej niż w sercu, mogą mieć rację bytu. Ewentualnie koziorożcy powinny zwrócić uwagę na e, starszą kobietę e, z otoczenia. Może będzie potrzebowała waszego wsparcia. Jeszcze bym mogła dużo powiedzieć, ale musi być sprawiedliwie po jedno, dwa zdanie. Wodnik. Wodnik 8 denarów bardzo dobra karta, drogi wodniku, do spraw zawodowo-finansowych, do dopinania różnych spraw na ostatni guzik, do wyciągania ręki po swojej i w ogóle do wszystkiego, co jest związane z pracą. Również kupowania czegoś, co by miało służyć na lata, ale znowu po, no, po pełni księżyca. I proszę Państwa, ostatni znak ryby 12 listopada. Paść, buław. Czyli generalnie możemy powiedzieć, sprawy związane z dziećmi będą dla was ważne, albo z młodszymi osobami. Jak ktoś powie, jak ja nie mam dzieci, to ja bym powiedziała dla tych, co nie, ma dzieci, nie mam dzieci, albo to, co do tej pory nie powiedziałam nie rezonuje, to ja bym powiedziała, niestety dużo jak gdyby emocji niekoniecznie potrzebnych, więc uważajcie na emocje, nie bądźcie infantylni w swoich stanach emocjonalnych i w tym, co mówicie i co robicie? No i tak, raz lepsza karta, raz gorsza, trzeba z niej wyciągnąć to, co najlepsze i mieć udany dzień. Udanego 12 listopada, do widzenia!